Yo, jak się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam was do obejrzenia kolejnego oczywiście gameplaya z gry Call of Duty. Tym razem jest to beta Black Opsa 3, na którego naprawdę mocno czekam. I popatrzcie, bardzo fajna akcja, nożyk, będzie to irytujące. Następna sprawa, która będzie irytująca oczywiście w tym kodzie, to połączenie biegnie właśnie w miejscu mój teammate. Ale to są takie sprawy, które zawsze denerwują w Call of Duty. Jednak mimo tych wad ta gra daje fun, naprawdę w becie, co się zdziwiłem mocno, bo w tym gameplayu może zobaczycie, no co prawda to 17 gunstreak, to nie jest nic dużo, ale jednak coś, bo zazwyczaj jacyś tam w miarę ogarnięci ludzie grali, oprócz może tego gościa, który widząc wielką chmurę dymu, gdy używałem reject, pobiegł sobie dalej, więc skoro nie widział tego, no to zasłużył na śmierć, tak? Ale dobra, to nie o tym, dzisiaj przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że bardzo niewielka ilość osób będzie brała udział w moim wyzwaniu youtuberów. Większe kanały, no niestety, oprócz Pingwina, który tutaj nie to, że mnie zaskoczył, ale tak pozytywnie odebrał to całe wyzwanie i tutaj zaproponował chęć współpracy jeszcze w przyszłości w takich konkursach różnych i w nagrywkach razem różnych jakichś, mam nadzieję, że zabawnych dla was materiałów. To nikt inny się nie odezwał, tak? Właśnie poza Pingwinem. Reszta jest zbyt zajęta, wiadomo, życie youtubera jest ciężkie. Ciężko jest zrobić film, a co dopiero odpisać komuś, takiemu jeszcze zwłaszcza mniejszemu kanałowi jak mi. Więc z większych oczywiście nikogo nie ma, to jest norma, ale mało jest też i tych mniejszych youtuberów, gdzie o to właściwie chodzi, żeby może ich troszkę rozpromować dzięki takiemu wyzwaniu. Zgłosiło albo zadeklarowało chęć wzięcia udziału jak do tej pory chyba z 10 osób tylko. No, mniejsze grono, wiadomo. Troszkę smuci, no ale też zabawa będzie przednia. Fajne osoby, fajni youtuberzy biorą udział. Kto dokładnie, to będziecie się mogli przekonać już niedługo. Za tydzień opublikuję całą listę osób, które z chęcią biorą udział w tej zabawie. Pod moim ostatnim filmem zgłosiły się jeszcze dodatkowe 3 osoby. No jedną niestety musiałem od razu odrzucić, bo miała jeden film tam gdzieś sprzed 2 miesięcy. Ale inne pozostały oczywiście, tak jak obiecałem, bez zależności od wieku, od ilości subskrypcji. Wystarczy to, że mają troszkę tych filmów, nawet kilkanaście wystarczy, ale ostatnio wrzucone, całkiem niedawno, więc jak najbardziej mogą wziąć udział. No i cóż, no liczę na was, że jeszcze kogoś tam zaprosicie. Ja wam tak muszę powiedzieć, że zaraz się będę pakował już, jestem przygotowany do wyjazdu, lecę do Szkocji sobie na cały weekend. Bardzo lubię zwiedzać zamki, a w Szkocji, jak wiadomo, ich nie brakuje. Martwi mnie jedynie pogoda, bo prawdopodobnie, no, że będzie zimno, to wiadomo, tak? W Szkocji tam północ jest odległa już, że tak powiem, i zawsze jest zimno. Wieje na tych górach, to dość górzysta kraina jest. Ale niestety ma też i padać, co akurat będzie dużym problemem. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, chodzenie, mam zamiar zwiedzić Dundee, St. Andrews i jeszcze taką fajną miejscowość, którą możecie kojarzyć z Call of Duty, nazywa się Stonehaven. Jestem właśnie bardzo ciekawy, czy zamek się tam znajdujący wygląda podobnie jak mapa, którą mogliśmy zagrać w Ghoście. To była jedna z fajniejszych map, no oczywiście żartuję. Właśnie też dopiero co wypełniałem ankietę odnośnie map w Call of Duty Ghosts Advanced Warfare i taką ogólną jeszcze jak mi się grało, jak bardzo się radowałem, pykając sobie tutaj w multiplayer i tam jeszcze jakieś pytania, które mają na celu pomóc twórcom stworzenie jak najlepszego koda. I tam odpowiednio oceniłem mapę Stonehaven, bo też była. Ale tak jestem sam ciekawy, czy to chodziło o te Stonehaven. Jeżeli tak, jeżeli to w miarę podobnie wygląda, to oczywiście może wypstrykam kilka zdjęć i pokażę wam za tydzień, jak już wrócę. Więc życzcie mi miłej zabawy. Ja tutaj nie będę jakoś przedłużał, bo rano, kurczę, o 4 muszę wstać, o 7 rano mam wylot, więc zanim jeszcze na lotnisko dojadę, lecę w ogóle do Edynburgu, czy Edynburga, nawet nie wiem, jak się poprawnie wymawia, napiszcie mi. W internecie jest mnóstwo ludzi wszechwiedzących, więc na pewno ktoś się znajdzie taki. I to tyle, mam nadzieję, że ten gameplay z Black Opsa 3 wam się podobał. Ja już naprawdę nie mogę się doczekać. Jeszcze zobaczycie ten mój Vicious medal wbity tam na tych wyższych prestiżach. Myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi. I prawdopodobnie zrobimy livestream też z AW w ten dzień, kiedy w piątek, kiedy ma wyjść
Black Ops 3 w tamtym roku tak samo zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będę miał takiego pecha jak w tamtym roku, bo w tamtym roku, jeżeli pamiętacie, na livestreamie popsuł mi się kontroler i jak nagrywałem swój pierwszy mecz live, swoją pierwszą rozgrywkę, to no nie będę się usprawiedliwiał, bo tam jakoś rewelacyjnie mi nie poszło, ale też to było troszkę spowodowane tym, że ten pad mi się kurczę zepsuł i nie mogłem biegać na przykład, albo przymierzać. Więc mam nadzieję, że w tym roku się to nie powtórzy, wszystko będzie działać, ustrzelę właściwie jak najlepszy wynik, zmiażdżę konkurencję, trzymajcie za mnie kciuki. A, jeszcze się muszę wam pochwalić, wbiłem oczywiście ten Master Prestige, mam pierwszy złoty Prestige, mam Obsidian Steeda, ogólnie mam bardzo dużo pukawek, będziecie mogli to zobaczyć, mam Speakeasy, mam Insanity, mam Ripa, tak jak mówię, mam Insanity, nie Insanity, tylko Obsidiana, wiele, wiele innych broni mam, ale co najbardziej mam, to mam dosyć Call of Duty Advanced Warfare, więc teraz taka tygodniowa przerwa i jeszcze ostatnia rozgrywka, bo myślę, że nie wrócę do tej części już nigdy więcej. Chociaż wiadomo, nigdy nie mów nigdy. Do Ghosta też mówiłem, że nie wrócę, no ale jak miałem do wyboru Ghosta AW, no to nie dziwne, że musiałem wrócić. A tutaj będzie Black Opsik trzeci, będzie Ghost, więc AW pewnie pójdzie w odstawkę daleko, daleko. Nieraz już miałem zamiar połamać tą płytę, żeby nie popełniać tego błędu, jeszcze raz nie grać w multiplayer. Jednak wiadomo, płyta kosztowała trochę, jednak szkoda tych pieniążków, zwłaszcza, że tam zawsze jest kampania, zombie są spoko. Więc się jakoś ona stała. I dobra, bo tu się zaraz kończy meczyk, więc ja wam życzę miłego, udanego weekendu. Mówię, piszcie jakichś youtuberów, których jeszcze znacie, którzy mogliby wziąć udział w tym moim wyzwaniu. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam do poprzedniego filmu. I trzymajcie się. Na razie, cześć, yo. Saluto, żołnierze!